Witajcie, z tej strony Sarcza, wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w The Sinking City. Udamy się teraz tutaj do zachodniej, czy też południowej części Zatoki Ponurej Przystani, gdzie mamy też kryjówkę Ebernota Blackwooda i tam się teraz powinniśmy dostać, więc sprawdźmy, bo to będzie ta ulica, nie wiem tylko przez które drzwi będziemy w stanie przejść, więc tutaj moje specjalne widzenie powinno pomóc, aby odpowiednie przejście zlokalizować. No chyba będzie tutaj, co? Wygląda na to, że tak. No i mam nadzieję, że w końcu, jeśli nawet nie spotkamy Ebernota, to że czegoś więcej się dowiemy na temat jego działań. Oj, Charles, coraz gorzej z tobą. Powinieneś odpocząć, chociaż mam wrażenie, że to i tak by nic nie pomogło. Jasny gwint. Dobra, może lepiej będzie wziąć środek uspokajający. Od razu lepiej. Jadłodajnia na głębokim brzegu. Wszyscy mile widziani. No cóż. Początek naszego odcinka niezbyt optymistyczny. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj się można wszystkiego spodziewać. Crumpled, but clean. Someone's been here recently. Okej. Tylko, że tych łóżek jest tutaj całkiem sporo. Mamy też wejście na górę, to za chwilę sprawdzimy. Smells a few days old. There's enough food in here to weather a siege. Rzeczywiście spore zapasy tego jedzenia. No ale mamy jadłodajnię, więc co się dziwić. Z tego zrobili kryjówkę. Smells like fish soup. A, czekajcie, bo coś mi tu pokazuje, że mogę się rozejrzeć. Ale gdzie? Na jakiejś ścianie, czy chodzi o tą mapę? A, dobra. Już nas kieruje do piwnicy chyba. There we go. Guess his next move is one of these. Nowa podpowiedź w Pałacu Umysłu. To teraz się zastanawiam, skoro mnie prowadzi na dół, to jeszcze pójdziemy chyba na górę. Smells like fish soup. Zajrzyjmy sobie tutaj. To ciekawe, prawdziwych potworów tutaj nie spotkamy, tylko nam się to przywidziało jedynie. Crumpled, but clean. Someone's been here recently. Niczego więcej podnieść nie mogę, bo od ostatniego odcinka przecież dalej nie strzelałem. Aczkolwiek można by było się teoretycznie przynajmniej podleczyć. Tu jeszcze coś mamy. Somebody likes to lecture. Wielki transparent, dołącz do nas. Może latarka tutaj bardziej pomoże. Tutaj tak, jedynie mogłem, widzę, zbierać ten proch strzelniczy. Po prostu surowce, które są przydatne do wytwarzania amunicji. Niczego więcej. Dobra, w takim razie zejdziemy jednak na dół. Zobaczmy, dokąd nas to konkretnie doprowadzi. Okej, kolejna iluzja. Zdecydowanie. Zaraz tam zajrzymy, niepokojąco to wygląda. To tak delikatnie mówiąc. Mamy ciała. Throat slit. Clean. Throat slit. Clean. Czyli w obu przypadkach ten sam zgon. I słyszałem taki sygnał dźwiękowy, o właśnie, który oznacza, że się retrokognicja pojawiła, że jest możliwa w tym momencie.
No, ponieważ i tak tutaj niczego więcej nie widzę, no to spróbujemy w takim razie odtworzyć sobie ostatnie wydarzenia. Zobaczmy. Zacząć można tutaj na dole. Na górze też coś jest, czy nie za bardzo? Jest jak najbardziej. No dobra, zacznijmy tutaj. Here, into the sea. I never thought I'd be able to take this journey. Go on ahead, while I speak with the others. Do morza mówisz? A tutaj? Te kazanie? It is time. Time to strike down the false prophets of the Order and to take back Professor Doe. No widzicie sami. Plany odbicia pani profesor. To się łączy z tym, co dowiedzieliśmy się do tej pory. A tutaj? Finish off the interlopers. They no longer matter. I'll see you all upstairs. Time to figure this out. Okej, mieli spotkać się na górze, czyli tutaj się chyba zaczęło. Finish off the interlopers. They no longer matter. I'll see you all upstairs. Here, into the sea. I never thought I'd be able to take this journey. Go on ahead, while I speak with... It is time. Time to strike down the false prophets of the Order and to take back Professor Doe. Blackwood's going after Harriet Doe. Took a small army with him. Just need to figure out where he went. I w tym celu trzeba trochę pokombinować z Pałacem Umysłu. Tutaj już cały materiał dowodowy zebraliśmy tak czy siak. To mi się podoba. Dobra. Jeszcze raz się podleczę i... wytworzę tutaj apteczkę kolejną. Alkohol, sprężyny śrubowe. I teraz tak. Wniosek. Jego celem jest Harriet Doe, to pewne. Muszę ustalić, dokąd się udał. Sprzeniewierzył się ZD. Zebrał grono sprzymierzeńców. No dobra, bo jest tutaj sporo tych wniosków, jakby nie patrzeć. I teraz coś trzeba z tego złożyć. Niebezpieczna organizacja. ZD zaplanowało porwanie. Zakon planuje coś niebezpiecznego, a Harriet stanowi fundament tych planów. Dobra, coś jeszcze będzie. Kolejna wizja, jeden zbawca. Wewnątrz morza. Oznaczenie na mapie. To chyba z tym morzem by się łączyło, bo też planowali przecież udać się tam. Ebernote zabrał swoich ludzi w morze. Jedynym miejscem na mapie, które jest na wybrzeżu, jest koniec Pembroke Lane w zachodniej części portu odkupienia. Dobra. Wydaje mi się, że te elementy się już nie łączą. No i najwyraźniej nie za bardzo. W takim razie musimy poczekać jeszcze na kolejne jakieś tropy. A póki co udamy się w takim razie w nowe miejsce. Port odkupienia. Zachodnia część. Koniec Pembroke Lane, czyli tutaj. Jakoś w tej okolicy. Więc dobrze by było się tam przenieść. Możliwie jak najszybciej. A możemy to oczywiście zrobić, korzystając z szybkiej podróży. Poczekajcie, w którą to będzie stronę? Tutaj. Początkowo właśnie tutaj rozpoczynaliśmy. Mamy rzeczywiście budkę telefoniczną, bo tak się składa, że niedaleko tej zachodniej części też jest jedna budka, więc niech będzie tutaj. Wybierzemy się zatem w tym kierunku. Pominiemy ten bar Seven Oaks, w którym już byliśmy niejednokrotnie. A rzeczywiście nie ruszałem jeszcze tędy, tylko pytanie, czy tu jest przejście. No najwyraźniej... bez żadnych problemów się tędy dostaniemy, chociaż to jest część podtopiona, co ciekawe, nie mamy łodzi, czyli jednak będę musiał chyba z innej drogi skorzystać, bo tędy raczej nie da rady. To jedno z nielicznych w sumie miejsc, kiedy nie możemy się właśnie
przedostać łodzią i proszę, wchodzimy na obszar opanowany przez potwory. To przygotujmy się w takim razie na towarzystwo. Dobra, zaczynamy od ciebie. Okej. Kurde. Akurat się zaklinowałem. Co tu się zaczęło dziać? Czy wy to widzieliście? Niesamowite. Ale dobra, ten wybuch przy okazji załatwił te stwory. Tam jeszcze mamy kolejnych. Dobra. Dwa celne granaty wystarczyły. No i trochę trzeba się uspokoić. Wprawdzie zdrowie psychiczne powinno się samo przywrócić tak czy siak, ale trzeba uważać. Apteczka pierwszej pomocy zabrana. I teraz poprosimy o amunicję przede wszystkim. Tutaj na pewno sobie to odzyskam. Całkiem sprawnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Leki uspokajające też w końcu wziąłem, a to wcześniej, tak? Dobra, weźmy to. I teraz tak, bo ja rozumiem, że muszę do tyłu się udać. Ale skoro już tutaj przeszedłem, to chcę sobie przeszukać parę skrzyń, chociażby. To też mogę otworzyć? Pewnie, że tak. Już tak zdążyłem od dłuższego czasu rozpoznawać jakieś obiekty, które jesteśmy w stanie rzeczywiście przeszukać. I tutaj znowu kolejne szmaty. Dobra, stąd też zabierzemy. A już może nawet do samego wyjścia nikt mnie więcej nie zaatakuje, tylko pytanie, czy ja w końcu tędy się wydostanę, ale chyba mogę się tam wspiąć po jakichś skrzyniach, przynajmniej na to wygląda. Tu jeszcze jeden śmietnik ze szmatami do zebrania. No i kolejna skrzyneczka. Dobra, i czy ja mogę rzeczywiście tędy przejść? Wygląda na to, że tak. To dobrze, bo to jest właściwie najszybsza droga do naszego celu. Proszę bardzo. Czyli tutaj wystarczy już skręcić w lewo. I to będzie ta alejka, którą mieliśmy chyba podążać. Do samego końca najwyraźniej mieliśmy się dostać. Teraz zobaczymy, czy to będzie faktycznie ten trop. No ale wszystko na to wskazuje, tylko muszę uważać, żeby się tutaj przypadkiem nie zaklinować. No, mam mały teraz problem, żeby się stąd ruszyć. Trochę mocy dodałem i na szczęście się udało, ale już się obawiałem. W każdym razie jesteśmy chyba. No i proszę. Marina przy spokojnym brzegu, czyli po raz kolejny pora zanurkować. A więc co my tu mamy? Oczywiście informacje na temat nurkowania, ale sterowanie już doskonale znamy i wszelkie zasady tym rządzące. Na dobry początek niczego chyba tutaj nie ma. Idźmy zatem jak zwykle za kolejnymi śladami. Tutaj ktoś zginął. O nie, jeszcze widzę, że znowu będę musiał uważać na to gorące powietrze. A tędy na przykład wejdę, dam radę na szczęście. I teraz tak, trzeba będzie przeczekać na dobry moment. Okej, udało się. Kolejny zginął. Teraz tutaj wejdziemy. Jazda, żeby zdążyć. No, troszeczkę właśnie za późno, ale i tak jest spokój. Teraz przywracamy ciśnienie, zatrzymujemy się na chwilkę. Lepiej mieć ten biały pasek jednak uzupełniony w pełni.
Nie ryzykujmy, że tutaj z czasem mnie to zabije. Bo samo z siebie się to raczej nie uzupełnia. O kurde! Zapomniałem, że może mnie coś też zaatakować. Dobra, chyba trafiłem. No uciekaj, kurde. Czy to ma zamiar uciec? A może tutaj powinienem trafić? Spadaj, no. Jasny gwint, no ciągle atakuje. To jest co najmniej dziwne. Nie wiem, czy tak powinno być. Dobra, wycofałem się. No i idziemy. Ale przecież zawsze się ta macka chowała, jak tylko zaatakowaliśmy. Teraz było trochę inaczej. Czy mogę to zbadać? Nie za bardzo. Dobra, ale tutaj mamy kolejne światło, tylko uwaga, bo wszędzie, kurde, tutaj... jakieś mniejsze czy większe niebezpieczeństwo się czai, chociaż akurat to mnie chyba nie atakuje, prawda? Mam przynajmniej taką nadzieję. Aczkolwiek to wygląda podejrzanie, o kurde. Okej. Wow! Come on! Spokojnie, spokojnie. Jednak jak się zbliżam, to krzywdę mi może zrobić. Najpierw przywracamy ciśnienie, uwaga! Nie wierzę, nie wierzę. Dobra, może teraz uciekniemy. Szybko. Kolejne ciała. No nie dziwię się, że tutaj poginęli. Spadaj, spadaj, spadaj! Dobra. Chyba się udało. Ja przywrócę ciśnienie, ale kurde. Nie wiem, czy to w ogóle da się zabić. Takie sprawia wrażenie, jakbyśmy mogli tylko właśnie w jakiś sposób ogłuszyć to coś, ale... mimo, że strzelam kilka razy, to nie zabijamy tego, podobnie jak było wcześniej z tą macką. Dobra, czy ja tędy wejdę w ogóle? Nie mogę jakoś wejść, ale dopiero teraz, serio. Nie taki był mój cel, no ale okej. Nie straciłem jakoś dużo. Więc jest spokój jeszcze. I teraz przeczekajmy na dobry moment. Kurde, tutaj jest momentami problem z tym wspinaniem się. Nie do końca wiadomo, gdzie akurat możemy się wspiąć, a gdzie nie. Tutaj niby coś tam załącza, ale też nie do końca. No wejdę tutaj gdzieś? Kurde. Też nie jest do końca dopracowane, mam wrażenie. Okej. Tędy musiałem przejść chyba. I tam już chyba jest wyjście. Dobra, kolejny martwy. No, wygląda na to, że nam się uda. Co ciekawe, żadnego z tych ciał nie mogliśmy zbadać. No i co my tu mamy? Widzę, że czarny humor się trzyma Charlesa. O dziwo, nie mogę więcej podnieść amunicji, a faktycznie, w sumie to przecież miałem uzupełnione. No dobra, wracać się oczywiście nie będziemy, przynajmniej nie teraz. Kolejni martwi. Oho. A wy panowie, to co? Kurde, tak coś czułem, że będą mnie atakować od razu. Tego się obawiałem. No ale dobra. Z jednym się rozprawiliśmy. Są następni. Nie wiem, czy z takiej odległości w ogóle trafiam w tej grze.
No, jak najbardziej. Przynajmniej stąd dał radę. Ale jest ich zdecydowanie więcej. Dobra. Trochę z pistoletu też pokorzystać, bo rzadko to ostatnio robię. Skubany. Ja też mam strzelbę, a myślisz, że co? Tam następny. To może karabin tym razem. Też strzelba. Okej. Gra się zapisała, czy to znaczy, że wszyscy? Przynajmniej tutaj nikogo więcej nie widzę, a tam mogłem jeszcze coś zbadać. W ogóle tutaj. Ktoś jest tu więziony, ale to nie jest chyba Harriet, prawda? Chyba nie. Po prostu inni więźniowie. Faktycznie. Trochę tak to wygląda. Dobra, podleczmy się. I teraz trochę amunicji sobie uzupełnimy, chcąc nie chcąc. No i przeładujmy każdą broń, bo jeśli tutaj będzie więcej tych kultystów, to wolałbym być przygotowany. Dobra, no niby amunicję też możemy zgarniać z takich miejsc i tak jest też rzeczywiście w tym momencie, chociaż proch strzelniczy również mogę wziąć. Dobra, trochę przynajmniej tutaj zużyjmy w takim razie. Karabin szturmowy. Niech będzie. I teraz sobie zabierzmy ten proch strzelniczy. No i mogę jeszcze tutaj dokładniej przeszukać te miejsca. No tutaj zacząłem strzelać. No i w zasadzie niczego więcej tu ja tutaj nie widzę, jak na razie. Bo to są też takie trochę większe obszary, a jednak chciałbym zebrać caluśki materiał dowodowy bez wyjątków. Dobra. Kolejne to jajo. Tędy pewnie nie przejdę. W ogóle jest przejście zablokowane. Tutaj więzili tych ludzi. Tędy pewnie nie przejdę. Chociaż nie, no niby mamy dalszą drogę, ale nie. Zablokowane jak najbardziej. Niewątpliwie muszę wejść na górę, tylko wiecie, chciałem się najpierw upewnić, czy jeszcze czegoś tutaj nie znajdę na dole właśnie. Tak samo i po tej stronie. Wydaje się jednak, że nie, że to jest tylko ślepy zaułek. W takim razie ruszajmy tam po tych schodach. Coś było? Proszę bardzo. To nie jest przypadkiem Ebernote. Chyba tak. On już mnie nie atakuje. I know you, don't I? Mr. Reed from the fish market had business with that harlot Anna. Why on earth are you here? To on. Mr. Blackwood, guess I finally caught up to you. You are a follower of my work? Oh, sorry, Evernote. My heart belongs to another. Fred from the fish market said you could tell me where the professor is. I see. He didn't mention that I was about to wage war on the EOD then. Czy aby na pewno? Harriet Doe, I know you were looking for her. Where is she? Why do you need to find her? She has a purpose that must be fulfilled, a purpose that you have no part in. I have questions that I need her to answer. Questions? You're like a dog digging for a bone. You have no concept of the greater picture. The professor is the one. She is too important to be bothered by your questions.
She is all that remains of the few. Listen to me. Harriet must live. We are on the cusp of a great tragedy, and only she can avert it. She is one of the chosen, gifted with visions by divine providence. It is her fate to either save us or doom us all. I don't follow. You talk about tragedy and doom. What tragedy? What doom? From beneath the city. Oh, but I forget. You would know. The frescoes here show the truth. I lost days studying them long ago. I once surfed the sea myself, Mr. Reed, but I cannot do so any longer. They have to be stopped. Harriet is the key. Kurde, nawet jeśli tutaj moglibyśmy go uznawać za jakiegoś szaleńca, to i tak jestem w stanie w pewnych kwestiach tu mu uwierzyć, że Harriet rzeczywiście jest tak ważna, w końcu nie bez powodu często się tutaj pojawiała w tych różnych notatkach, czy też ciągle była poszukiwana. Okay. Why don't you save us both a lot of time and trouble and give me the short, snappy version? There is a cosmic cycle. At the end of each turn... I'm sorry. My time is too short. Please, find Harriet. You must make sure she lives. In that case, I suppose I better get a move on. Good luck, Mr. Reed. You must not fail. Zeznanie Blackwooda. The deep is calling me. Dobra, cały materiał dowodowy zebraliśmy. Ale jeszcze pozostaje poszukać Harriet w takim razie. Rozumiem, że idziemy tędy. It's a prison. I've seen these symbols before, but where? Pierwszy fresk wiele mrocznych eonów temu, jeszcze przed erą ludzi, gdy Gonar zaległo pod powierzchnią ziemi, w pradawnym więzieniu spoczywa ukryta córka śniącego, w kajdanach by nigdy nie zbiegła. Mamy wizję. Kolejna iluzja. Było w ogóle coś więcej w tym pomieszczeniu? Chyba nie. No kurde, fabuła się robi coraz bardziej tajemnicza. Z każdym kolejnym rozdziałem, z każdym kolejnym śledztwem. Another piece of the puzzle. It looks like a wheel, something repeating maybe. Like the seasons. Some kind of cycle. Są jednakże tacy, których marzeniem jest uwolnić córkę, jeśli nasienie śniącego byłoby przekazane tylko jej. Z każdym cyklem ci, którzy niosą nasienie, słyszą zew Ktygonaru, prowadzeni przez ohydne wizje. Dobra, i znowu przejdziemy dalej. No proszę. Czyli szukamy kolejnego fresku w takim razie. Proszę. A seal. I'm sure I've seen these symbols before. Where? Pieczęć Ktygonaru otworzy przejście. Wielu będzie próbowało i polegnie, gdy gwiazdy na niebie znajdą odpowiednie ułożenie, a śniący w głębinach zacznie budzić się ze snu, wybrany osiągnie cel. Córka zostanie uwolniona, a jej spuchnięte łono raz jeszcze da życie śniącemu. Kolejne większe jakieś pomieszczenie i tam kogoś mamy. Nie zacznie do mnie strzelać, kimkolwiek jest. Czy to jest Harriet w końcu? Chyba tak. O kurde, to chyba ona. Poczekajcie, czy nie mogę tutaj czegoś więcej zbadać?
przynajmniej wam pokażę, ale to się powtarzają, widzę te freski, które spotkaliśmy wcześniej. I patrzcie. Znowu to. Ona przecież wcześniej ten artefakt zdaje się, że zabrała. Potem ją porwali. Tutaj oko. Dobra, czas porozmawiać w takim razie. Professor Doe, are you all right? All right? I am. Why not? Sorry, who are you? I'm Charles Reed, private detective. I've come here for some answers. Here you'll find many answers. Everything is an answer here. And everything is in my hands now. Do you understand? There is a cycle. This has all happened before. She wants to be free, but she must not be, or else it all ends. What is this about a cycle? It always begins with a great flood. Then the threat rises with the sea. The sea is all that divides our world from the one below. When the sea rises, the gates, neither open nor closed, only waiting. Powódź faktycznie nastąpiła. What? Gates? Katiganar! The gates are not closed, the gates are not open, but they shall be one or the other by the cycle's end. What are you talking about? But the seal may close the gates, and close them forevermore. Professor Doe, you're not making sense. We need to get out of here. Now. I can't leave with you. I need to be alone. Alone! You don't understand. I play a part in it all, but only the chosen few may do that. Those led by the visions. I have had them for so long. Tak się składa, że Charles też przecież te wizje ma. What do you see in your visions? Horrors. Nightmares. Alive. I see reality torn, rotten. The things below and water. So much water. Water is death. To coś nas łączy. I have visions too. That's what brought me to Oakmont. And I guess what brings me to you now. Oh, but that has to be different. It has to be. I've been through so much. It has to be different. I don't understand. There can only be one of us. No właśnie, ona tutaj cały czas najwyraźniej wierzyła w to, że jest jedyną taką osobą i jest bardzo zdziwiona, że Charles przeżywa coś podobnego. I need a moment to think it over. Okay. I will stay here with my seal. Nowa podpowiedź Pałacu Umysłu. Czas w takim razie to wszystko przemyśleć, co? Wiedza i opowieści. Tutaj te freski. Będziemy mieli na nie podgląd w razie czego na bieżąco. Zeznanie Blackwooda. Przybył tam, by uwolnić Harriet Doe. Opowiedział mi o przypowiedni. Nieopisane zło kryje się pod powierzchnią miasta, a kilkoro wybranych, kierujących się wizjami, będzie w stanie albo ocalić świat, albo poprowadzi go do zguby. Nie ma to najmniejszego sensu. No, Charles jednak chyba trochę sensu ma. Dobra, co my tu mamy w takim razie? Wizja, przepowiednia, jeden zbawca, porwanie. No, jakby nie patrzeć, ta przepowiednia może się wiązać z naszymi wizjami. Być może jestem jednym z wybranych. Wizje prowadzą wybranych do tego miasta, do ich przeznaczenia, jaki mnie przywiodły. Czyżbym był częścią przepowiedni? O kurczę. Przepowiednia i jeden zbawca. Tylko jeden może przeżyć. Według przepowiedni będzie istniało wielu wybranych, ale tylko jeden zbawca. Ci, którym się nie uda, zginą. Albo zostanie tylko jeden. Według przepowiedni będzie wielu wybranych, ale tylko jeden zbawca. Pozostali będą próbować i poniosą klęskę. No trochę na to teraz wskazuje. Mamy naszą dwójkę, a może jest ich więcej? Zostanie tylko jeden. No i to jeszcze połączymy. Tak jest.
Harriet Doe cierpi od niedawna na okropne, przerażające wizje. Czyżby była jedną z wybranych? I to nas prowadzi do jakiejś konkluzji. Muszę uratować Harriet. Harriet Doe i ja oboje należymy do wybranych, a jeśli przepowiednia jest prawdziwa, tylko jednemu z nas może się udać. Do diabła z ryzykiem, wycierpiała już wystarczająco. Muszę ją uratować. Ebernote też mówił, że zależy mu tutaj na niej. A co, jeśli weźmiemy to? Muszę zabić Harriet Doe. Oboje zmagamy się z koszmarnymi wizjami, naszym przeznaczeniem jest zapieczętować zło pod powierzchnią miasta. Przepowiednia jednakże twierdzi, że tylko jedno z nas może przeżyć. Stawka jest zbyt wysoka, by ryzykować. O kurde. Czyli znowu, na koniec śledztwa mamy jedną z dwóch opcji. Tradycyjnie proszę, żebyście napisali w komentarzach, co wy byście tutaj wybrali. No ale powiem wam, że ja jednak bym się zdecydował na tą pierwszą opcję, na którą się zdecydowałem wcześniej, czyli muszę uratować Harriet, tym bardziej, że sam Ebernote twierdzi, że ona musi żyć. Chociaż też on nie wiedział najwyraźniej o tym, że również Charles Reed może być jednym z wybranych. No ale tak czy siak, zdecydujemy się w takim razie na ratunek i zobaczymy, do czego to poprowadzi. Yes. Jeszcze możemy się zastanowić. Musimy się stąd wydostać. We need to get out of here. But my work isn't finished. My mission. Good luck finishing it if you're dead. We need to get out of here, Harriet. We just need to get to the surface. Fine. Fine. We go above ground, but we need to take the seal with us. The seal is the key to everything. Myślałem, że trudniej będzie ją przekonać. No dobra, pieczęć jest tutaj. Zabieramy ją. Okej. To mi się nie podoba. Czy ja, kurde, zrobiłem coś źle? Nowa sprawa, milczenie jest złotem. No i mamy też Johannesa Vanderberga, ale widzę, że zakończyliśmy już tę jedną sprawę fabularną. I w związku z tym kolejną będziemy rozpoczynać w następnym odcinku. Wygląda na to, że obudziliśmy się w szpitalu. Nawet mamy dwie nowe sprawy, co ciekawe. O kurde. Aha. To jest sprawa główna, a tutaj sprawa poboczna. Napisała do nas Joy, ta z biblioteki. No i właśnie, mamy przed sobą Johannesa Vanderberga, który zresztą pojawił się wcześniej przecież na zdjęciu z Grahamem, co też, kurczę, jest zastanawiające. No ale jak to się wszystko dalej potoczy, dowiemy się w takim razie, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości. Robi się niezwykle ciekawie i pytanie, co się wydarzyło dokładnie, jak straciliśmy przytomność. Mam nadzieję, że rozmowa z Johannesem w następnym odcinku co nieco nam tych wątpliwości rozwieje. Oczekujcie zatem na kolejny materiał. Na razie.